Przyszłe matki sięgające po kieliszek często nie zdają sobie sprawy, że problem alkoholowego zespołu płodowego nie dotyczy tylko kobiet uzależnionych od mocnych trunków. Od 1% alkoholu zaczyna się rozwijać choroba u dzieci. A nie. Miałam trójkę, nie piłam w ciąży. Wiem, że lampka czerwonego wina nie przeszkadza. Niestety ciężarne coraz częściej sięgają po alkohol, okazjonalnie. Jednak nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każde spożywanie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, którą można spożyć. Nie ma ilości takich epizodów, poniżej której mielibyśmy gwarancję, że ten zespół nie powstanie. To nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, które piją często czy piją w dużych ilościach. To może być nawet okazjonalne, jednorazowe spożycie alkoholu i to już może spowodować powstanie zespołu FAS. U dzieci z zespołem FAS często występują charakterystyczne zmiany fizyczne, jak opadające powieki, słabo rozwinięta żuchwa, krótka szyja, do tego mała główka, niska waga urodzeniowa czy opóźnienia rozwojowe. Spożyty alkohol, który uszkodził ośrodkowy układ nerwowy, może spowodować także zmiany psychiczne, takie jak na przykład nadpobudliwość, agresję, problemy z koncentracją czy wyobraźnią. Jest to choroba nieuleczalna, czyli nie da się całkowicie z tego wyjść, tak? Nie da się całkowicie doprowadzić do takiego stanu dziecka, żeby rozwijało się prawidłowo. Im wcześniej, tym lepiej. Także ta diagnoza dziecka jest na początku najważniejsza. Polskie prawo w ogóle nie reguluje kwestii spożycia alkoholu przez ciężarne kobiety. Picie alkoholu przez ciężarne nie jest karalne. Do momentu, gdy kobieta nie urodzi, nie można pozbawić jej praw rodzicielskich. Według badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co trzecia kobieta, która urodziła jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do spożycia niewielkich ilości trunków.